Cześć, Ala, niezwykle miło Cię widzieć. Gratuluję Ci nowej posady, nowej roli. Jak Ci się czujesz? Jestem jeszcze oszołomiona, jestem oczywiście trochę przerażona, ale też i troszkę podekscytowana, więc mnóstwo różnych emocji jest we mnie. Teraz muszę je gdzieś trochę poskromić, trochę uporządkować. No i cóż, mam nadzieję, że będzie dobrze. A co Cię przeraża? Wiesz co, no jakby przeraża mnie wszystko. Przeraża mnie to, że wchodzę w projekt, który jest kultowy, który do tej pory też wspaniała ekipa tworzyła. Ja teraz wchodzę jako ktoś nowy, ktoś z zewnątrz, więc wchodzę w coś, w taką machinę, która jest już dobrze działająca, jak dobrze naoliwiony sprzęt. Ja muszę teraz jakoś wejść i nie tylko zacząć działać jak jeden z trybików w tej maszynie, ale też no mam nadzieję, że też dodać coś od siebie. Wiele osób zastanawia się, czy będziesz chciała wejść w buty Kasi Dowbor, czy stworzyć zupełnie nową prowadzącą. Jak sobie to wyobrażasz? Ja uważam, że to, co stworzyła Kasia Dowbor, było znakomite. Ja sama jestem ogromną fanką tego programu i Kasi od lat. Więc myślę, że wchodzenie tu w czyjekolwiek buty nie ma absolutnie mowy, bo tak samo jak nie używałabym słowa, że miałabym kogoś zastępować. Absolutnie to na tej zasadzie nie działa. Powierzono mi takie zadanie, ja się tego podjęłam i będę chciała dalej tworzyć ten program i skupiać się na tym, co jest najistotniejsze, czyli na rodzinach, na ich historiach, na tym, żeby za pomocą cudownej ekipy i dzięki Telewizji Polsat po prostu stworzyć godne i dobre i nowe warunki życia, żeby im po prostu to życie ulepszyć, a niekiedy nawet bardzo odmienić. Ja myślę, że rola prowadzącej też jest w moim mniemaniu takim łącznikiem trochę pomiędzy tymi właśnie wyjątkowymi ludźmi, którzy wpuszczają nas do swojego świata, którzy otwierają się przed nami, opowiadają swoje często bolesne i trudne historie i zarówno pomiędzy też widzami, którzy zasiadają przed telewizorami i oglądają. Więc ja tę rolę postaram się spełnić jak najlepiej i na pewno jestem innym człowiekiem, jestem inną osobą, więc postaram się dodać coś od siebie. Ela, a powiedz mi, jak to wpłynie na Twoją pracę zawodową, bo program Nasz Nowy Dom to jest mnóstwo wyjazdów. Wy remontujecie domy, będziecie remontować domy w całej Polsce, raz na górze, raz na dole. Jak to wpłynie na Twoją pracę? No na pewno moje życie trochę przyspieszy, aczkolwiek ja do wyjazdów jestem absolutnie przyzwyczajona, ponieważ gram dwa spektakle, które jeżdżą po całej Polsce i czasami zdarza się, że gramy właśnie raz jednego dnia w Szczecinie, drugiego w Krakowie, więc to podróżowanie nie jest mi obce i też nie jest mi straszne. Ja przez 9 lat też kursowałam między Wrocławiem i Warszawą, bo we Wrocławiu grałam w Teatrze Kapitol, a no w Warszawie realizowałam różne inne projekty. Więc myślę, że jakoś damy radę. Dobra organizacja, zgrany kalendarz. Na szczęście mam też cudowną menadżerkę Elę, która gdzieś dba o to, żeby to wszystko się poukładało. Trochę jest, rzeczywiście wygląda to jak puzzle. Tutaj każdy element musi do siebie pasować i będzie wymagało to od nas wszystkich skupienia i gdzieś tam precyzji na pewno, ale damy radę. To już tak zmierzając do końca, bo wiem, że zaraz wychodzisz na scenę i będziesz grała w spektaklu. Moja droga, na budowie to jest tak, że wszystkie ręce na pokład. Czy ty jesteś gotowa do tego, żeby raz złapać za łopatę, raz tam coś przenieść, raz coś pomóc? Jaki ty masz w ogóle do tego stosunek? Bo wy macie kilka dni, żeby te domy zrobić. Ja mam nadzieję, że nikt mi tego nie zabroni. Ja generalnie lubię remonty i swoje mieszkanie remontowałam już chyba 6 razy i absolutnie się tego nie boję. Natomiast no wiadomo, budowa to też jest takie miejsce, gdzie każdy musi znać swoje miejsce w szeregu. Tam się dużo dzieje, sam powiedziałeś, to jest ogromne tempo, to jest krótki okres czasu, a ogrom pracy jest naprawdę niewiarygodny.
Więc jeżeli tylko będę mogła pomóc w jakikolwiek sposób, czy to będzie, nie wiem, wyniesienie gruzu, czy to będzie zbicie kafelek, czy to będzie, nie wiem, posprzątanie, czy pomalowanie, to oczywiście jak najbardziej. Ja jestem gotowa i chętna do pracy. Wszystkiego będę się tam też uczyć. Mam nadzieję, że zarówno i widzowie, jak i ekipa obdarzą mnie gdzieś tam zaufaniem, dadzą mi taki kredyt zaufania. No i cóż, no, poszalejemy w słusznej sprawie. To jest chyba najważniejsze, bo o tym nie trzeba zapominać. Ja wiem, że jest dużo emocji wokół tego, co się teraz w programie dzieje, ale myślę, że to, o czym wszyscy powinniśmy pamiętać, to jest to, że najważniejsze są rodziny i są ich historie i jesteśmy tu wszyscy bez wyjątku dla nich, dla tych ludzi, którzy często przeszli naprawdę dużo. I to jest ten czas, kiedy wspólną pracą, wspólnym wysiłkiem możemy odmienić ich los, odmienić ich życie i sprawić, że to życie będzie zupełnie inne. I to jest teraz najważniejsze. Oni są najważniejsi i to będę podkreślać za każdym razem. To Ele, jak będziecie potrzebować pomocy, to wiesz, mój numer masz, możesz dzwonić. Ja zawsze bardzo chętnie do ciebie przyjadę. A na samym końcu mam do ciebie taką nietypową prośbę, bo ludzie zastanawiają się, jakby z twoich ust brzmiało i będzie brzmiało, wyremontujemy wasz dom. Nie mogę wam możemy tego zdradzić. Przedpremierowo trzeba poczekać do pierwszego odcinka. A ćwiczyłaś sobie już to? Nie ćwiczyłam. Na razie to wszystko jest jeszcze dla mnie nowe. Jest to wszystko dość emocjonalne, więc jak przyjdzie ten czas, to na pewno to usłyszycie. Trzymamy za ciebie kciuki. Dziękuję budujcie, bardzo. Remontujcie, pomagajcie i bawcie się przy tym wszystkim dobrze. To jest właśnie najważniejsze, taki jest cel i to się na pewno nie zmieni, więc dziękujemy ślicznie. Dzięki, do zobaczenia, pa, pa. Do zobaczenia.